No i fajnie, witam w kolejnym odcinku z Heroes Hour. I teraz tak, jesteśmy w ciemnej dupie. Z prostej przyczyny. Od północy naciera nam neutralny przeciwnik. On raczej nie będzie nas atakował, ale nigdy nie wiadomo, co gościowi może odwalić, więc nic takiego, no niby nic strasznego, ale trzeba uważać. Ale bardzo niebezpieczny przeciwnik, trudny, malachitowa dzicz, atakuje nas od południa i od południowego zachodu, indygo, rozkład, wymagający przeciwnik. Czyli mamy dwóch wymagających, trudnych przeciwników, którzy prawdopodobnie mnie zbałamucą. Więc ja sobie przybiegłem szybko do bazy i tutaj musimy zrekrutować jednostki. No niestety nie jestem w stanie zrekrutować bardzo dużo tych jednostek, bo nie mam kamienia, więc tylko 6 golemów. Tych oczywiście na maksa robimy, dżinów robimy na maksa. I pytanie, czy robimy golemy w tej sytuacji, no bo tak naprawdę mamy dość dużo jednostek, mamy też gargulce. Nie wiem, czy na przykład nie podlecieć, właśnie nie wiem, co tu zrobić tak naprawdę, bo mamy dużo jednostek do zrekrutowania, ale nie mam wystarczającej ilości kamieni i teraz chyba lepiej by było zamienić na przykład na to, na Cryomancera. Albo w ogóle zrezygnować z jakichś jednostek typu gargulców nie rekrutować, bo na co mi są te gargulce, tak? Trudna decyzja do podjęcia. Nie wiem, co kosztują mnie kryomancerzy. Mam nadzieję, że nie kamień. No ale mamy jakby populację na golemy, więc tutaj trudno. No musimy pozbierać kamienie, żebym mógł postawić rynek i zacząć kupować. Tu bym mógł podejść i zhandlować. Ale na razie sobie zrobimy może tak, że ja bym sobie przed tutaj bohaterem. Aha, nie da się wyjść bohaterem. On już chyba jest w tej bazie. Dobra, więc miniemy sobie turę i zobaczymy, co zrobią przeciwnicy. Ten se tu zwiedza, a ten ucieka. Okej, czyli na razie nie wchodzą do mnie. Całe szczęście do mnie nie wchodzą. Tu zostawiłem stateczek. Ten jest już przeciętnym gościem. Okej, czyli mając tą armię, co teraz mam, mamy szansę na zwycięstwo. Ja sobie podlecę jednak tutaj. I na poligonie zobaczymy, czy jestem w stanie półboga zrobić. Nie da się półboga. Te jednostki też się nie da. Gargulce się da na golemy. I to bym chyba chciał zrobić. A tych mogę zrobić na gargulce. Za 12 tysięcy. Jakbym tak zrobił i w przyszłym tygodniu... Ale to nie będę miał jednostek, które atakują z dystansu. Chociaż te atakują z dystansu, więc w sumie gargulce byłyby potężniejsze. Mają dwa razy więcej życia. Mam bardzo dużo gotówki. Właśnie, to jest chyba dobre rozwiązanie. I potem te gargulce, które mi zostaną w przyszłym tygodniu, przerobiłbym na golemy. Potem je kosztują kamień. A to jest 12 tysięcy, pieniędzy mamy pod dostatkiem, więc ten poligon to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie mogłem trafić w ogóle. Więc zróbmy tak, że zamienimy wszystkich strzelców wyborowych właśnie na gargulce. W życiu nie byłbym w stanie takiej ilości gargulcy uzyskać, bo musiałbym mieć od cholery kamienia. Więc zaakceptujmy to. I mamy pełno gargulców. Teraz ten przeciwnik powinien się wydać bardzo łatwy, oczywiście, że tak. No więc myślę, że to jest dobra decyzja. Fakt faktem poszło mi połowę gotówki, ale to jest jednak dla mnie spore zwycięstwo. I teraz, ponieważ jestem taki silny i potężny, to udamy się tutaj i odzyskamy sobie jakieś dodatkowe kopalnie. Mogę coś budować, mogę bądź nie mogę, mamy troszkę kamienia, więc musimy przeczekać jeszcze jedną turę. Będziemy mieli chyba 10 kamienia, ten sobie ucieka. Indygo rozkład. Poszedł sobie i tutaj jakiś ten neutralny przeciwnik. Spoko, szanuję. Mamy plus 2 do kamienia. I teraz jest właśnie dobry motyw, żeby zacząć wzmacniać nasz fort i wtedy możemy postawić rynek. Więc stawiamy fort i nasze miasto urosło o jeden poziom. Do wyboru mamy wielką populację goblinów strzelców. Zwiększa cotygodniowy wzrost populacji od goblinów. Mamy urbanizacja, zwiększy dochód o 250 dziennie, to jest bardzo dużo i daje plus 2 do ataku wszystkim istniejącym bohaterom i bohaterów zrekrutowanych w tym mieście. Niby spoko, ale bardziej mnie tutaj poszedłbym w urbanizację. 250 zł dziennie to jest sporo i to jest właśnie gotówka, którą przeznaczymy tutaj na poligon. Chociaż fajną opcją byłaby też wielka populacja, gdzie gobliny będą w większej ilości się rekrutowały, a potem je tutaj w poligonie za każdym razem zamieniać, więc to też jest
Kurczę. Poszedłbym jednak w gotówkę. Idziemy w gotówkę. Unit choice. Choose a unit. Its weekly growth will increase as started from the next week and onwards. Czyli mamy wybrać, które przyrost się zwiększy jednostek. Wziąłbym tych strzelców i będziemy robili tak, że jak będzie ich dużo więcej, to będziemy je przerabiać na gargulców na poligonie. Więc zwiększamy sobie przyrost tych chłopków. I zobaczmy sobie, czy w kuźni coś tam doszło. Wypalenie, nowy czar, 7 dni regeneracji, podpala wszystkich przeciwników i sieje wśród nich panikę, super czar. Bierzemy ten czar, 500 zł też się przyda, więc mamy wypalenie jako dodatkowy czar. Idziemy załatwić przeciętniaków tutaj, może nie być łatwo, ale damy radę. Damy radę. Poza tym będziemy mieli kopalnię siarki, a tak jak widać moje zapasy siarki się dosyć mocno uszczupliły, więc to nie jest dobry znak. I teraz tak. Coś powinniśmy wybrać, niech nam się tu zretuszuje wszystko. Za dużo tych gargulców, myślę, że połowę możemy wyrzucić na rzecz tych typów. Myślę, że jednego gościa tu weźmiemy. I ponieważ jest bardzo dużo gargulców, to golemy sobie darujemy, a weźmiemy sobie na razie jednego czarodzieja. Czarodziejów widzę, że mogę wziąć chyba więcej. Ok, wyrównaj statystyki, doszły nam tu golemy, nie chcę golemów. Bym chciał jeszcze jednego czarodzieja i teraz wyrównaj. Ok, tak musi zostać. I teraz tak. Tutaj są nasi przeciwnicy. Więc wywalczycie i zrobimy tak. Kogoś nam dorzuciło. Kogo nam dorzuciło? Golema, ja nie chcę tego golema. Dobra, tak musi być. Chyba, że jednego gargulca mogę dorzucić. No właśnie, jednego gargulca więcej. No, i teraz ma to sens. Dobra, walczmy. Co, jeszcze mi coś wyrzuciło? A, to jest chyba przeliczenie. Units value in reserve. Dobra, nie wiem jak się pozyskuje przeciwniku z rezerwy. I teraz tak, rzućmy jakiś czar. 7 dni regeneracji, wypalenie. Jest bardzo dużo przeciwników, a ja nie chcę stracić tych wszystkich gargulców w tym momencie. Zaryzykujmy sobie i rzućmy po prostu wypalenie. Zobaczymy jak to działa. Oni wszyscy dostają damage. Jest bardzo dużo przeciwników, dlatego myślę, że to jest spoko opcja. Plus jeszcze rzucimy tutaj czar, gdzie zbałamucimy tych typów. I to mi dało sporą przewagę i będę miał mniejsze straty. No zobaczcie ile gargulców mi tu ginie. Spora ilość gargulców pada, 14 już padło, 16, 18, straty mam olbrzymie. Tu jeszcze przyszli chyba z rezerwy goście. Wybierz rezerwę. O, i teraz się zaczyna właśnie akcja, gdzie możemy pozyskać jednostki z rezerwy. No dobra, tak musimy zrobić. I oni wejdą sobie od tej strony. Nie, te gargulce, a nie, bo tu jest dużo przeciwników. Tak musimy zrobić. Udało się, ale mamy olbrzymie straty. 9000 expa. I co tu mamy? Demonologia. Możemy przyzwać za 1400 punktów doświadczenia demona prochu i pyłu. 5 obrażeń ten, ale 1400 punktów doświadczenia stracimy. To mnie to nie bawi. I dostaliśmy awans. Tego nie możemy robić, bo chyba musimy mieć te perki tutaj. Mniejsza koszty budynków, mądrość. Uczy twojego bohatera nowego czaru i Bloodlust. Whenever creatures in your army dies, the attack of nearby ally creatures increase. To jest spoko, więc musielibyśmy pójść w magię powietrza albo w swarming. A żeby mieć swarming, to muszę mieć dyplomację, bo to działa na zasadzie drzewka, tak? To odblokowuje te dwa, to odblokowuje te dwa, to odblokowuje te dwa. Ale poszliśmy tutaj jednak w Legion i chyba ja bym zrobił, że dałbym sobie... Kosztu wynajmu jednostek spadają, na razie mi się to nie przyda. Poszedłbym w odporność. I tego nie możemy przejąć dzisiaj, więc kończymy turę, przechodzimy dalej.
Tup, 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 zielony tam idzie. Jezu, ile tych przeciwników. Sporo ich tu. Łatwy do zabicia, więc go zbałamucimy. Nie wiem, czy powoli nie myśleć nad tym, żeby kupić kolejną armię. Dobra, mamy tu 3. Złoto cały czas przychodzi. Warto by było mieć drugiego bohatera, powiem wam szczerze. Tu się coś zrespiło, nowy przeciwnik się zrespił. Już tutaj byłeś w kapliczce. Ale jest łatwy. Jakbyśmy mieli jakiegoś nowego bohatera, to on by mógł w łatwy sposób właśnie się tu rozwijać. I dwoma bohaterami byśmy sobie śmigali. Zobaczmy sobie, czy mnie stać na taką zabawę. Bohater, czarodziej poziom 5. Troszkę mało jednostek jest. Ale to, co tu mamy, mogłoby wystarczyć. Ale nie, gargulców nie kupimy, bo nie mamy kamienia. Więc jakby tutaj sobie nim nie podziałamy za bardzo. No dobra, to w tej sytuacji... W tej sytuacji bym sobie darował. Może byśmy przeszli przez portal. Tylko wiecie, wyjście przez portal jest jednak troszkę ryzykowne, bo zostawimy sobie naszą bazę odblokowaną. Albo rozbijemy obóz. Jakbym zrobił bohatera i podleciał do kamieniołomu, który jest tutaj, to zwiększymy sobie poprzez obozowanie produkcję kamienia o 1. I chyba tak zrobimy. A tu byśmy mieli o połowę, czy 1500 byśmy dostawali golda. Czekajcie, ja muszę to zobaczyć, obadać, czy tak faktycznie to zadziała. Budujmy sobie tego bohatera i ulepszmy mu jednostki. Wymaksujmy mu tych bohaterów tutaj i nic więcej mu teraz nie stworzę, niestety. Ok, jest nowy bohaterek. Doszły mu jakieś czary. Wszystkie te, co tam mieliśmy, plus portal, plus przywołanie żywiołaka. 50 many ma, czyli to jest główny taki czarodziej. On będzie tutaj grubo z czarami łoił, więc spoko. Czy jesteś w stanie kogoś załatwić? Wszyscy przeciwnicy są dla niego niemożliwi. Ale ja bym sobie podszedł tutaj. Ok. I dałbym sobie obozowanie. I to powinno mi dawać 3. 50% zwiększa pozyskiwanie z najbliższej kopalni. No zobaczymy w następnej turze. Budować chyba nic nie możemy. Ryneczek mogę postawić. O. I teraz się zabawimy. Zabawimy się w handel. Sprzedamy tego dużo. Myślę, że 17 sobie zostawimy. Mamy troszkę gotówki. I kupiłbym kamienia. Kupmy 5 za tysiaka. Ok. Jeszcze dokupmy kamienia. Mamy 12 kamienia i teraz możemy porekrutować. Potrzebujemy więcej kamienia. 22. Potrzebowalibyśmy 25. No to musimy jeszcze 5 kupić. I teraz problemem będzie brak gotówki. Dobra, wykupmy te jednostki. Czy jednostki mogą poruszać się same? Mogą się poruszać same, nie ma problemu. To was po prostu wrzucimy do bohatera głównego. A nasz tutaj główny szefo pójdzie załatwi sobie tych łatwych przeciwników. Ok. I teraz tak, jest bardzo dużo. Mamy 140 unit value. Tak na pewno nie może być. Musimy wyrzucić jednego tego półboga, damy 40 gargulców. Golema możemy wyrzucić i niech mi to przekalkuluje. Same gargulce i ten? Nie. Jest nam potrzebny jeden ten super bohater. Teraz przekalkuluj. No, wygląda sensownie, przyznam szczerze. I teraz tak, gdzie są najwięksi przeciwnicy? Może zaczniemy łoić ich od dołu wszystkich. Gargulce sobie polecą tutaj, nasi bohaterowie staną sobie tu i wszyscy będą łoili na tej zasadzie.
Rozpoczniemy bitwę i muszę jakimś czarem rzucić. Najłatwiej będzie tak. Niestety gargulce nie są aż takie silne, jakby się mogło wydawać. Dałbym błogosławieństwo. Dla tych silniejszych jednostek, które są z tyłu, żeby bardziej bałamuciły. Coś czuję, że tu ładnie mogę potracić. Chociaż niby zwyciężam, ale widzimy, gargulce padają bardzo szybko. Wygraliśmy. 4000 expa, super. Przyzwi War Clown. Za 900 expa. Jakiś głupek taki. Nie, nie jest potrzebny. Demonologia, chyba zbędny czar dla mnie. I pytanie brzmi, dokąd się mogę teraz udać? Mogę przeskoczyć przez portal. Tak zrobimy. Przeskakujemy przez portal i przeniosło mnie na pustynię, o której wcześniej wiedzieliśmy. Tutaj mamy w miarę łatwych przeciwników do załatwienia. O kurde, trudny. Trudny przeciwnik przy kopalni kryształu. No, za nim nie będziemy tutaj ryzykowali. Mamy ruiny do odblokowania, mamy jakąś kopalnię, co to jest drewna. Szkoda, że to nie kamień. I chyba możemy skończyć teraz kolejną turę. Zielony tutaj wkroczył na nasz teren i drugi zielony tutaj... Ach. Musiałbym go zaatakować i przejąć drugie miasto. Nie wiem, czy teraz nie powinienem wrócić do bazy, bo ten zacznie mi przejmować kopalnię. Jak jest silny, przeciętny i to jeszcze moim głównym bohaterem. Nie wiem, czy dostałem w końcu te trzy kamienie. Dobra, dołączcie do armii. Zrób obóz. No dobra, ja chcę skończyć obozowanie. Jak kończyć obozowanie? Chyba się nie da teraz. O, chyba skończyłem obozowanie. Nie do końca czaję. Emotyw obozowania. Trudno. To ja sobie w takim razie tutaj naszą postacią coś pozwiedzam. Szkoda, bo to jest kamień. Jest łatwy typ. Dobra, pójdziemy najpierw, zawalczymy z łatwym typem. Łatwy typ, ale to jest jakiś duży zwyrodnialec. To, co mi tu przydzieliło, wygląda w miarę sensownie. Tak, żebyśmy zostawili. Rozłóżmy sobie gości, żeby jednak walczyć tutaj troszkę bardziej aktywnie. Rozpoczniemy bitwę. I teraz tak. Tego pierdykniemy z magicznej strzały. Dużo mu nie zadałem. Tylko połowę hapsów. Myślę, że tych czarem złoimy. Mam 4 many, czyli już więcej nie poszalejemy. Jeszcze mogę rzucić błogosławieństwo. Błogosławieństwo rzucimy sobie na te gargulce, które tutaj walczą z lizardami. Niestety padają nam jak muchy. I wydaje mi się, że ja chyba dostaję w papę. I chyba przegrywam. Dziwne, mam mniej jednostek, a jakby zwiększoną przewagę. Albo miałem jeszcze w rezerwie. Zawsze trzeba pamiętać, że są jakieś jednostki, które siedzą w rezerwie. 6000 expa, możemy świetliki sobie aktywować. Za 14 jednostek za 1000 expa? To nie będzie głupie, przyzwiemy sobie. I ja bym zwiększył sobie chyba... Rekrutacja nam nie dojdzie. Koszt wynajmu jednostek bym jeszcze zmniejszył. Teraz aktywujemy tartak. Pozyskamy parę jednostek drewna. I ponieważ jest tam przeciwnik, to ja bym powoli zmierzał do siebie, do domu. Możemy dostać krasnoludy. 7 obrażeń. No, darmowe jednostki zawsze na propsie i złoto. Złoto chyba pójdziemy, chociaż złota mam dużo. Nie, no weźmiemy sobie jednostki dodatkowe i wrócimy do domku. A jak u mnie w domku wygląda? Coś bym mógł postawić? Nie bardzo nic mogę postawić. Twierdzę mogę zbudować. Na razie nie budujmy. Skończmy turę i zobaczymy, co zrobi ten zielony. Mam nadzieję, że nie przejmie mi miasta. Oddalił się. Tylko no właśnie. No właśnie, tu się pojawia problem, bo teraz ta nasza bohaterka
prawie niemożliwe do pokonania przeciwnik, więc tutaj nie damy rady nic zrobić. Więc musimy wrócić naszym głównym gościem, no nie wziąłem kamienia. I spróbować z nim tu zawalczyć. Tylko pytanie brzmi, wymagający, też nie będzie łatwo. Ja bym się udał tutaj. On i tak mnie tu dojedzie. Co bym nie zrobił, to mnie tu dojedzie. Zaatakuje mnie gościu, więc ja bym tu jednak znowu rozbił ten obóz, żeby mi nie zabijał tego bohatera. Może tam mamy większy atak i tak dalej, więc może zrezygnuję. Ale najgorsze jest to, jak mnie by tu zaatakował, bo jest wymagający. I myślę, że może mnie grubo zbałamucić, tym bardziej, że ja nie mam już many. Więc zobaczmy, co się stanie. Darował sobie. Całe szczęście sobie darował. Nie chce z nami walczyć. Jakiś przeciętny gościu. Okej, no to w takim razie musimy zrobić tak. Ty podejdziesz tu. Odzyskaliśmy manę z tego, co widzę. Czy możemy coś dokupić? Złoto możesz wziąć. Dobra, weźmy złoto. Jakieś tam leśne duszki. Dobra, niech są te duszki, no. Może się przydadzą. Mamy parę jednostek, więc jak najbardziej ja bym chciał sobie je wymaksować. Wziąć wszystkie do siebie do garnizonu. I być może moglibyśmy zrobić uniwerek i wtedy byśmy polepszali troszkę tych latających gości. Czarodziejów tutaj mamy. I ja bym sobie to postawił i dzięki temu ulepszymy ich. Oni mają teraz ile obrażeń? 14, a mielibyśmy 16 i więcej życia. Więc ulepszmy całe nasze jednostki. Mamy 7 czarodziejów, więc ja bym w nich generalnie szedł, bo czarodziejowie są spoko. Plus kosztują nas tylko pieniądze, nie kosztują nas kamienia. I to jest też dobre rozwiązanie. Dobra, to dajmy Dan. Tego mógłbym zbałamucić, chyba że ten bohater jest w stanie go zbałamucić. Przeciętny, no jakoś musimy ich rozwijać. Ja mu dam jakieś śmieciowe jednostki, a tutaj będziemy go maksowali. I chyba tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dzięki wielkie, na razie.